Ludzie pytają mnie często, czy ja się stresuję przed wyjściem na scenę. To jest coś zupełnie innego, bo tutaj szaleją bardzo różne emocje. Ja się czuję trochę jak na przykład taka stripteaserka w gejowskim klubie. Wiecie, są nerwy, ale jest wyzwanie. Albo jak... Albo, teraz proszę was o skupienie, bo to wymaga wyobraźni. Albo jak rasista, daltonista na wakacjach za granicą. Czyli jest ekscytacja, ale też kurwa trochę nieswojo. Jebnąłbym, ale nie wiem, komu mogę. Majstruję przy łokciu, bo skręciłem go sobie jakiś czas temu. Lubię sobie żartować, że o, jako singiel, wiecie, to jest niebezpieczne dla zdrowia, bo miałem dwa razy skręcony nadgarstek, raz łokieć. Lubię eksperymentować. Prawda jest taka, że skręciłem go na desce. Myślałem, że umiem jeździć na desce, chuja temu miałem. Chciałem skręcić w prawo, deska stwierdziła, że mam się jebać, więc się wyjebałem. I słuchajcie, ręka wpadła w śnieg, reszta ciała postanowiła kontynuować tego spontanicznego tulupa i skręciłem rękę w łokciu. Mega duży ból, nie polecam, doturlałem się na popocze i moją pierwszą myślą było, Boże, co jeżeli ja teraz nie będę mógł biegać? Co jest o tyle dziwne, że ja nigdy w życiu nie biegałem i nie zamierzam. Ale lubię mieć wybór. I za każdym razem, kiedy coś jest nie tak z moim organizmem, bilans się nie zgadza, nie jest na zero. Coś wyrasta, czego nie powinno być. Coś odpada, co powinno być. Dzwonię do znajomej, która studiuje bycie lekarzem. Zaraz wam powiem, dlaczego to nie jest medycyna. Dzwonię do niej, to jest prawdziwa historia, autentyk. Mówię, słuchaj, skręciłem łokieć na desce. Ona do mnie, to co ty kurwa prasowałeś? Ona was będzie leczyć. To mnie bawi. Nie biegam, nie szanuję tego. Rozumiem, że jeżeli ktoś chce, spoko, żaden problem. Ja też nie spaceruję. W ogóle mega mnie bawi, jak faceci, żeby zaciągnąć kobietę do sypialni, ściemniają, wymyślają jakieś historie, na przykład lubię dobry film i spacery. No nieprawda, faceci nie spacerują. Jeżeli facet wychodzi z punktu A, to po to, żeby dotrzeć do punktu B, jak najszybciej, najwygodniej, a nie po to, żeby się zatrzymywać i mówić, że o, fajnie dzisiaj, bo nie wieje. Faceci nie spacerują. To jest motor napędowy całej cywilizacji. Dlatego wynaleziono koło, dlatego wynaleziono konie, dlatego wynaleziono, nie wiem, hulajnogi. No faceci nie spacerują. Są dwie sytuacje, kiedy facet dopuszcza szlajanie się bez sensu i bez celu. Po pierwsze, szlaja się z kimś, z kobietą i to szlajanie się skończy się w sypialni. Wtedy dopuszczalne jest też radosne i spontaniczne podrzucanie jesiennych liści. Stwierdzenie, tak, zrobimy sobie zdjęcie z tymi liśćmi. Jasne, że tak. Potwierdzenie, że tak, fajnie dzisiaj, bo nie wieje. Do tego i moje ulubione, czyli stwierdzenie, że tak, rzeczywiście, też uwielbiacie, jak matka natura maluje jesienną paletą barw popłótnie życia, które układa się do zimowego snu. Faceci nie spacerują. Drugi powód, dla którego facet może się szlać bez sensu, to oczywiście Alzheimer. Dobra, słuchajcie, kończąc już tak powoli, kierując się ku końcowi. Jesteście zajebistą publicznością, nie spodziewałem się tego. Jesteście naprawdę fajni, wyluzowani, zdystansowani. Do tego mam do was prośbę, bo chciałbym, żeby takich ludzi jak wy było więcej. To jest na serio. Mam prośbę. Skincie głową na to, że zgadzacie się na moją prośbę. Kiedy wrócicie dzisiaj do domu, pobaraszkujcie z kimś, kogo tam zastaniecie w sypialni. Żeby to nie była matka albo siostra, bo to przypał. Tak? Proszę. Tam koleś siedzi sam, spoko, będę ćwiczył, także. Dobrze, to jest duch walki, spoko. Ale potrzebuję konkretów, potrzebuję pary. Jak masz na imię? Jak? Karolina i? Piotrek? Dobra, Karolina i Piotrek. Bo widzę, że tam troszeczkę się miedzieliście. Jesteście parą czy takim dziwnym rodzeństwem? Parą? Lubicie się miedzieć. Okej, ale jesteście parą, tak? Od jak dawna? Rok. Patrzcie, jak go teraz wiebie. Patrzcie, jak go właduje na minę. A czy powiedziałaś już jej, że ją kochasz? Tak? A skąd ty to wiesz? 13 minut temu? Robi to tak rzadko, że liczę minuty. Dobra, słuchajcie. Dobra, to jeszcze muszę to zobaczyć, to uczucie. Spójrz na nią tak, żeby jej wargi zadrżały. Ja nie mówię o ustach. Ale wychodzę na zwyrola dzisiaj, no nie? Jest tak. Dobra, ale w każdym razie. Wy teraz będziecie, moi drodzy, esencją całej społeczności, wszystkich ludzi. Jesteście ambasadorami. Jesteście na to gotowi? Dobrze. Karolina? Czy... Dobra. Czy kiedy wrócicie do domu, pobaraszkujecie? Jasne.
zanim wrócicie do domu? A gdzie? A jesteście zamknięci tylko w ten format dwójki, czy jesteście otwarci? Otwarci na eksperymenty? Bez co? Bez zwierząt. Stary, jakie ty masz doświadczenia? Właśnie unikam. No, czyli unikasz, czyli coś się wydarzyło i od tamtej pory unikasz. Błagam, powiedz, że pracujesz w zoo albo jesteś weterynarzem. To uzasadni całą sytuację. Dobra, do rzeczy, ale konkrety. Jesteście tymi ambasadorami i powiedzieliście, że tak, tak? Si. W ogóle on ma w oczach, wiedziałem, że się opłaci! Nawet nie jest sobota. Okej. To, co zrobiłem, żeby pokazać wam, jak wygląda klasyczna incepcja. Moja droga, teraz, kiedy będziesz już dochodzić, będziesz myśleć o mnie. Po pierwsze, dlaczego robisz minę, jakby to było coś złego? Po drugie, programuję cię też, żebyś pamiętała mój głos. Zajebisty tyłek. Niestety koleś już też. Dzięki wielkie, to wszystko ode mnie.